witajcie moi drodzy, zapis kilku moich gier z 3 grudnia z kwatery Stalkera w Łodzi. Na początek mamy rozgrzewkę Team Deathmatch, a później jeszcze kilka meczyków, dopóki starczyło mi baterii. Widząc, że nic się nie będzie działo w tej pozycji, przeszedłem na drugą stronę, naprzeciwko, do tego pokoju, który miałem przed chwilą przed oczami. No i próbuję tutaj jakiś ogień zaporowy, coś próbuję zorientować się, gdzie są przeciwnicy. No i oczywiście skucha. Dostałem! Po respie spróbowałem szczęścia po drugiej stronie lokalu. Bardziej w pomieszczeniach niż w terenie otwartym. Jak widzicie, czyszczę pomieszczenie za pomieszczeniem. Staram się coś tutaj znaleźć, kogoś znaleźć, kogoś ustrzelić. Żółty? Jak mi poszło, zobaczycie za chwilę. Ok, przychodzę. Tak, w kwaterze mają taki fajny system przesuwnych zasłon, które można sobie dostosowywać od gry do gry. Przestawiać je w miarę potrzeb. Dostałem! Po respie powróciłem w miejsce, z którego mniej więcej dostałem, ale z innego kąta. Może teraz uda mi się coś zdjąć. Dostał? Stój. Po lewej. No i jest pierwszy kill w dzisiejszej grze, który pozytywnie nastroił mnie na resztę wieczoru. Pomimo tego, że to Team Deathmatch, gramy dosyć statycznie. Podejrzewam, że dlatego, że to gra otwarta i część ludzi jeszcze po prostu poznaje mapę. No ale próbuję pushować i zajmować pozycję. Jeden strzep, jeszcze jeden tutaj jest. On schodzi, dobra. Czekaj, idzie jeden. Posłaniaj tutaj, dobra? Trzymaj ten pokój tam. Puszujemy do przodu, bo do tyłu nie można. I jak to zwykle bywa, chwila nieuwagi i skucha. Dostałem, nie wiem skąd, dostałem. Po zrespieniu postanowiłem wspomóc chłopaków na środku, bo zrobiło się tam bardzo statycznie, nas przeciwnicy docisnęli. No ale wychodząc nie mogłem zobaczyć skąd do nas strzelają, więc zacząłem podskakiwać, jak widać. Nie widzę. A tu jest! Tu na wprost. No i tu powiem szczerze, nie byłem pewien, czy to ja go trafiłem, ale chwilę potem zszedł. Nie słyszałem, żeby ktoś inny tam był. Nie widziałem, żeby ktoś inny tam był. Więc zakładam, że to ja go ściągnąłem. Ale w twarz mi strzeli. I znowu po wyjściu z respa próbuję zająć jakąś pozycję. I tutaj przypominajka dla świeżaków. Trupy nie mówią.
kilka chwil później przemieściłem się trochę bardziej na środek, na taką przekątną. No i mamy fraga. O, dobra, chodź, chodź. No i na tym zakończyliśmy pierwszą rozgrzewkową grę. Przechodzimy teraz na respy, ładujemy kulki, chwilę odpoczywamy, robimy jakiś, ustalamy jakiś scenariusz i gramy dalej. Ci co mają biec na początek, ci co nie mają w planach biec, to tu. Dobra strategia, milordzie. Będę napletyć. Powoli teraz wyjść, tam stanąć. Przed nami druga gra, tym razem dominacja. 5 punktów, na których przełączamy znaczniki. Oczywiście biegnę zająć pierwszy. I tym razem gram tylko ze swoim pistoletem Cyblu od Specna Arms. Testujemy. Przełącznik jest nasz, więc idę dalej. A tutaj zabawna wymiana ognia z karabinkami. Wracam na respa i jak słyszeliście, co chwila musiałem przeładowywać pistolet ręcznie. Musiałem ruszać slider do tyłu, żeby podładował kulkę, ponieważ na gazie, to jest green gas, jakoś nie dawało sobie rady. Albo strzelało mi po dwie kulki, albo nie przeładowywało mi. A skoro już zobaczyliście, jak wygląda miejsce, gdzie można się dozbroić i przeładować i spędzić trochę czasu między grami, możecie zobaczyć, jak wygląda strzelnica w kwaterze. Bo tutaj przyszedłem przetestować sobie, sprawdzić, czy coś ze mną, czy coś z pistoletem jest nie tak. Doszliśmy do wniosku, że to chyba za niska temperatura, było tam 7 do 9 stopni na hali, więc odkładam pistolet i biorę swoją M4. Niestety lub niestety, ten tryb rozgrywki jest dosyć statyczny, więc tutaj nie działo się tak naprawdę za wiele. Chodziłem, utrzymywałem pozycję, nakładałem ogień jakiś zaporowy, starałem się kogoś trafić, przegonić. Trafiłem kogoś tylko raz i to jest właśnie ten kill, a poza tym koniec. No. Co taka cisza? O, dobra, sorry! Wpadłem tutaj zająć jakąś pozycję. Ona jest taka fajna na przestrzał, jak drużyna przeciwna próbuje właśnie przycisnąć się przez te pomieszczenia, przez które patrzę. No niestety miałem tutaj taką dziwną sytuację, że broń mi odmówiła posłuszeństwa z mojej liny. Palec mi poszedł za wysoko i przełączył selektor strzału w kluczowym momencie. Gdzie? Tu gdzie? Tutaj, na ten? Ten środkowy. A, tamten, tym z patio takim małym. Możemy. Trzy chyba może tam. Od ich strony dwa? No. Od tej strony wejść. Dobra. A ty możesz pobiec do końca budynku i tam masz przesunąć ścianę i to będzie z garażu, żeby tam nie wchodzili do mnie. Ogarniemy to na miejscu. No więc jak słyszeliście, mamy plan. Zająć środkowe pomieszczenie, zająć środkowy znacznik, tak aby... To on jest najtrudniejsze do zdobycia tak naprawdę, bo jak zobaczycie zaraz, jest dużo korytarzyków, dużo przejść, dużo drzwi. Jak tam się ktoś wciśnie, to może go trzymać i trzymać. Ale reszta drużyny niech robi resztę.
Masz to? To nasz, nasz, nasz. Tak, nasz. No jak widzicie, dosyć statycznie trzymamy kąty. Nie zawsze jest to super dynamiczna gra, ale najważniejszy jest cel, objective, aby wygrać. I tutaj taki śmieszny kill, tak to jest jak nie widać koloru opasek i trzeba się upewnić na 100%. No i znowu gra pozycyjna, ale naprawdę w grach typu dominacja czy zajmowanie jakichś obiektywów jest to bardzo ważne, ważniejsze niż skille, więc czasami trzeba po prostu stać i trzymać jakieś przejście, żeby przeciwnik nie mógł się dostać. Więc stoimy, strzelamy i zbijamy fragi. Po dłuższej wymianie ognia udało mi się zdjąć przeciwnika, który trzymał nas spinowanych w tym miejscu. No na szczęście będziemy mogli się przemieścić dalej, czy koledzy będą mogli się przemieścić dalej, a ja trzymam dalej kąty. A tu jest. Co? Jeszcze raz. Nie. Nie, nic nie dostałem. Może się tu odbiło. U. Idziesz? O, tu jest! Po respie idę na środek, znowu wspomóc kolegów. Może idę? Znajduję tą swojego ostatniego fraga. I to było na koniec tej gry. Po chwili ona się kończy. No i dobrze moi drodzy, to by było na tyle z tych gier z tego dnia. Oczywiście odbyły się jeszcze dwie gry, cztery gry tak naprawdę. Odbyły się dwie gry po ciemku i dwie gry o flagę. I te dwie gry o flagę były najciekawsze. Niestety baterie odmówiły posłuszeństwa, więc zapraszam Was do mojego blooperka i do krótkiego zapisu, już bez żadnego komentarza, tylko z muzyką z gry po nocy, tak żebyście zobaczyli jak to mniej więcej wygląda. Nawet nie wiem czy tam jakieś kile mi się udało zdobyć. Matko, dżentelmen. Co to? Mówię, że na cichu jeszcze herbatę. Przepraszam, sir, nie możemy zacząć wojny, bo piję herbatę. Paluszek. Magazynki też tak zmieniasz, paluszki? Plecaczek sobie dał. Zamknę ci? Masz otwarty plecak to tam. Będzie odrobina komentarza. Jak będziecie mogli zauważyć, nic nie da się zauważyć. Jest tak naprawdę ciemno. Ale to trochę wina kamery. My widzimy troszeczkę więcej.
Spróbowałem to rozjaśnić, ale robiło mi się mleko totalne, więc było jeszcze gorzej. Tak macie trochę klimatu. No klimat w grach nocnych jest, natomiast o pomyłkę bardzo łatwo. Moje dwie repliki, czy M4 od Spekny spisała się bezproblemowo. Na pistolet było za zimno, na pistolet gazowy, jak się okazuje, jest za zimno. Także jeszcze raz dziękuję bardzo kwaterze Stalkera za przyjęcie i za możliwość gry. Na pewno będę się tam pojawiał dosyć regularnie. A Wam dziękuję za oglądanie i no cóż, popatrzcie sobie jeszcze na te kilka minut i zapraszam do kolejnych filmików. Jeśli macie jakieś sugestie co do tych filmików, co byście chcieli zobaczyć, czego więcej, co inaczej, dajcie znać, a postaram się. No to jest mój drugi filmik airsoftowy, więc wiele przede mną. Trzymajcie się ciepło. Nara!